Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda został honorowym obywatelem miasta i gminy Zakliczyn. Nadanie tego tytułu miało miejsce 12 lutego w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w zakliczyńskim ratuszu. Tytuł honorowego obywatela prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odebrał osobiście. Jestem ogromnie wdzięczny za ten wielki gest ze strony mieszkańców Zakliczyna, działających poprzez swoich przedstawicieli, poprzez szanownych państwa radnych na czele z panią przewodniczącą i szanownego pana burmistrza. Bardzo dziękuję, proszę państwa, bo tak, to prawda, że Zakliczyn dla mnie osobiście jest miejscem szczególnym. Jestem trochę wzruszony i ten wątek osobisty jest tutaj dla mnie bardzo ważny, bo rzeczywiście to jest dla mnie coś bardzo, bardzo, bardzo głęboko osobistego, to, że to właśnie Zakliczyn przyznaje mi to swoje honorowe obywatelstwo. To historyczne wydarzenie dla miasta i gminy Zakliczyn, podkreślał w swoim przemówieniu burmistrz Dawid Chrobak. Pan prezydent Andrzej Duda, jako człowiek wyznający chrześcijański i konserwatywny system wartości, budujący w Polsce atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia, jest równie bliski sercu mieszkańców ziemi zakliczyńskiej, jak święty Jan Paweł II. Jesteśmy ogromnie wdzięczni panu prezydentowi za uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych młodzieży na polach lednickich. Ich inicjatorem był ogromnie tutaj lubiany i szanowany świętej pamięci ojciec Jan Góra, twórca ośrodka duszpasterskiego w Jamnej, również honorowy obywatel gminy Zakliczyn. Dziękujemy za pamięć o prawdziwych narodowych bohaterach i obronę polskich interesów, za podnoszenie godności narodowej. Z kolei przewodnicząca Rady Miejskiej dodawała. Impuls taki dał pan burmistrz Dawid Chrobak, ponieważ znał historię pobytu pana prezydenta Andrzeja Dudy w Zakliczynie od swoich znajomych. Wiedział, że pan prezydent przybywał tutaj do Zakliczyna, więc te związki, korzenie, które gdzieś tutaj sięgały, też rodzinne, właśnie to sprawiło, że chcieliśmy tym honorowym obywatelstwem honorować pana prezydenta, ale tym samym honorować również nasze miasto, naszą gminę. W wydarzeniu udział wzięło wielu polityków i samorządowców. Myślę, że tutaj pan prezydent powiedział bardzo ważne słowa, mianowicie chce, aby być jednym z mieszkańców, chce być jednym z obywateli, chce być osobą, która z którą można się identyfikować, czyli jest to osoba, która mimo, że piastuje wysoki urząd państwowy, no, jak sam powiedział, żyje w pewnej złotej klatce Belwederu, Pałacu Prezydenckiego, ale jednak chce być ludźmi, chce się spotykać, chce być blisko nich, żeby obywatele czuli tą bliskość, mieli możliwość wyrażenia swoich opinii. Takie spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się również w Zakliczynie. Mieszkańcy miasta, gminy i całego regionu czekali na prezydenta Andrzeja Dudę z biało-czerwonymi flagami w rękach przed zakliczyńskim ratuszem. Warto dodać, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda jest 14. honorowym obywatelem miasta i gminy Zakliczyn.